Znalazłam ciało w O2, to się nazywa? Ale widziałam, jak wcześniej przebiegał mini Mike. Wiecie, kogo spotkałem w staryżu? Biegnącego? Nie uwierzycie. No. To jest mini Mike. No co ty, nie, tak ładnie powiedział, jak to się nazywa? O, Vera ogarnia, jest ogarniaczem totalnym. Dobra, tu nikogo nie ma. Idziemy jak najdalej tam do góry, żeby kurczę nie było problemu. Siup. O, światełka nam powyłączali. No bezczelni, bezczelni. Ci zabójcy, a właściwie ten zabójca jeden, bo drugim było asertivo. Na 100%. O, i są światła, pięknie. Na kamerach nikogo. Pójdziemy sobie tutaj, siup, 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 siup. Już umiem tak szybko te zadanka co to robić, że jestem zadowolony. Shieldsy. To jest ulubione moje zadanie. Podchodzisz, klikasz i zrobione. Mini Mike. Okej, Werka znalazła ciało? Znalazłam ciało w O2. To się nazywa? Ale widziałam, jak wcześniej przebiegał mini Mike. A wiesz, gdzie ja jestem? Biegłeś, czekaj, sprawdzę sobie mapkę. Biegłeś, czy nie, czekajcie, ja znalazłam w adminie. W adminie, W adminie ciało, a biegliście do elektrowni. To ja wiem, kogo, mi. Ja w storage spotkałem teraz. Karigody ciało znalazłam. Werka, osobę. Wiecie, kogo spotkałem w storage'u? Biegnącego? Nie uwierzycie. Friza. No. Okej, okay, dobra. Dobra, to jest mini Mike, ale... Powiedz mi, jak wyglądało ten, gdzie leżało ciało i jak to wyglądało, jak tam wbiegłaś? Nikogo tam nie było, właśnie to jest to, że to ciało musiało już trochę leżeć, bo... Czyli jak biegłaś... Poczekajcie, Mike, a jakie robiłeś teraz zadanka? Mike, które zadania robiłeś? Byłem przy Kaliniszcze. I całą rundę, tak? Okej. Okay. Nie, no roku weź, nie kłam, wiadomo, że to teraz wiemy ty, bo ty uciekałeś. Dobra, Maj, nie wiem, czy trolujesz teraz, ale ja byłem całkiem po prawej, nawet stałem w kafeterii, czekałem sprawdzać, czy ktoś idzie w prawo. Nikt nie wszedł, więc sobie szedłem samemu. Byłem w O2, robiłem sobie liście, byłem w nawigacji i faktycznie spotkaliśmy się w storage'u przy samym wyjściu, ale to... A w tej bajce były smut. Słuchajcie, mógłbym zabrać głos na chwilkę? Ja mam bardzo ważną informację jeszcze. Mogę dokończyć najpierw... Tylko możliwe będzie, że ona w ogóle nie będzie potrzebna. Mike, zagłosowałeś na Freeza? Tak, zagłosowałem na Freeza. To Werka zagłosuje na Freeza? Nie, no co ty, nie, Karo! Zagłosujmy na Freeza! To nie, to nie jestem ja! Na ja też głosuję na Majka. Majka, dlatego się nie robi! Michael, nie możesz tak głosować, jedynie co ty, to ja widziałam tylko Majka, jak wychodził ostatni stamtąd, więc ja głosuję na Majka. Ale Freeze był w storage'u. Ale ja wbiegłem z prawej, a Mike... Nie. Ale ja wbiegłem z prawej! Bo Aaron i Werka są killerami i Michael zagłosował na Freeza i oni teraz we dwójkę zagłosowali na Freeza i jest przewaga. Nie, totalnie nie. Ale nie możesz, słuchaj, Bodzio. Dlatego się zapytałem, bo nie może być remisu. Jeżeli teraz będzie remis, killer zrobi jednego fraga i jest... No to są dwa głosy na Majka i dwa głosy na mnie, no trzeba... No o to mi chodziło właśnie. No i super. Czekajcie. Nie rozumiem. No Mike jest 100%, no bez jaj. Ja się nie trzymam Mike'a w ogóle. Idę sobie do obozia. No i co? Sam pobiegłem? Jak to jest reaktor, to musi być Evron, no nikt... Tu jest Mike. Ślicznie, Werka, ślicznie! Zabiłeś kogoś? Nie dało się. Co? Werka wrobiła w self-report. Asertivo. Tak, jeszcze tak ładnie powiedział, jak to się nazywa? A Freeze powiedział, nie no, bo ja bym tak myślił. Sekundę, no. Ale ograła totalnie. O to chodzi, że Evron i mówi Werce, żebyśmy zagłosowali ten, i nikt się nie zapnął.
A nie, Berka, Michael, jak ja mogłem zabić w adminie, jak ja byłem po prawej stronie mapy? To jest niemożliwe! Berka, chodziło o to z tym wołtem na Friza, nie? Bo już mini Mike zagłosował na Friza. I gdybyśmy my zagłosowali razem na Friza, to nie ma znaczenia, co by dalej poszło, żebyśmy wygrali. A, okej. Eliminacja Friza, bo postanowiła, że już wygraliśmy na osoby. A, okej. Ale jak, remis, jak był remis, to i tak nie ma znaczenia, ale po prostu tym głosowaniem byśmy już wygrali, dlatego zapytam Majka, na kogo zagłosował, bo mój głos, twój głos i Majka, to już jest większość. No, Majk, to, że kogoś widziałeś, nie znaczy, że on zabił. Dziękujecie się. Mike, to, że ktoś widział, nie znaczy, że on zabił. Nie bądź impostorem w takim momencie właśnie głosując, bo w tym momencie, jak zagłosowałeś, to Evron mógł zrobić to, co zrobił teraz. Czyli powiedział Werce, żeby po prostu zagłosować i wywalić jakąkolwiek osobę. Ale się przestraszyłem, bo Wodzie ogarnął, o co mi chodziło. No, tak, czekamy. Tak mega zdziwiłem, że jednak był remis. Kurwa, co się o niej bało? Dobra, ja już kończę. Ja bym przekonał Mike'a, żeby na czekę. Bo na kamerach przed killem zobaczyłem, że nikt nie wchodził do tego admina, a jakby chciałem zmusić Werkę, żeby się przyznała, że wbiegła do admina i zgłosiła, a ja zobaczyłem, że nie wbiegał, tylko tam siedział. Nie mogłeś mówić? Krzychu, ale sorry, no tak, to musiałam tak zrobić. Nie, no nie ma... Tam co walczyć w ogóle i tak mnie wrobisz. To byłeś jedyną osobą, której byłem w stanie uwierzyć, reszcie nie byłem w stanie. No ale poszedł od razu, tak bardziej nie wolno od razu głosować jak z 5 osób. Właśnie jak nie jesteś pewny, Michael, to nie wołtuj, just it, serio. Ej, kogo brakuje? Tak, uciekam. Ale chcę ją brać. Dzięki za gierkę. Dzięki. Poczekajcie, bo wszyscy mówią naraz, nie wiem kto idzie. Asertivo. Idzie Asertivo. Mike, spytaj wujka, bo on miał grać później. No, wujas miał grać. Ale dobra gierka. Ta i ta poprzednia dobra była. Tak, jaka cisza nastała. Ja w ogóle jestem Bodzio cały czas ciekaw, jak wtedy my się minęliśmy, bo serio. Ja wybiegłem z Navigate'u, wbiegłem zaraz za tobą i już cię tam nie było. Nie mam pojęcia, musieliśmy wiesz, po krawędzi bieg. Biegł przy krawędzi. To już było na małej wizji, Jojo? My się minęliśmy na normalnej wizji i w momencie, gdy w korytarzu wbiegałem z powrotem, to wtedy zaczęła się robić mała wizja. Okej, no to może faktycznie gdzieś przy granicy, bo serio, ja też, ale też cię nie kojarzę, ale mogłem być rozproszony akurat, ale może też właśnie jakoś tak, wiesz... Nie skupiłeś się i po prostu ci przeleciałem przez ekran. Nie wiem, no ale to no, ja wtedy nie byłem, więc no, wentów użyć nie mogłem. A biegłem dołem. Ja oczywiście impostorem nie będę nigdy. Czy my odpalamy, czy czekamy na wujaszka? No wujaszka. Czekamy. Dobra. O, jest wujaszek. O, jest. Super. Kodzik jest na Among Us. Dzisiaj grubo, dzisiaj ale jest grane. Ale cię wujasz ominął klacz Werki. Spokojnie, widziałem. A ile ona zrobiła fragów? 4? No już tam, Jacob, spokojnie. Nie, no, zabiła mnie i widziałem potem jeszcze... Vera tak mordowała? No totalnie, no. Bezczelna. No nie dość, że skręciła tak Karola, ale... to ja... Śmiałem ja chyba jednego pracę. Tylko zrobiłam. Ja, ale kluczowego. Elektryku i mnie. A, tak? No to tak, dwie, tak. No. To dwie. Ja chyba zrobiłem dwa fragi, ty zrobiłeś Werka dwa fragi i resztę wygłosowywaliśmy, nie? No. No właśnie w tym głosowaniu mocno przekonałem. No Werka taka, ale jak Gwera mówiła asertywnego, to jest za mobę. To było 1000 IQ. Ty będę zmienił swoją opowieść, że ją widzę. Najlepsze, nikt nawet nie kwestionował tego, co mówi Werka, tylko a no okej, self-rep. Jakby zostały trzy osoby, ja i Werka i ktoś jeszcze, bym z miejsca strzelał w tą. A skąd wiedziałaś, Wera, co to jest self-report? No bo z live'a wcześniej, jak ty grałeś. A, skurczybyk. Ale skurwane. Nie ma. Morderca w białej rękawiczce. Dobra, teraz będzie impostor. No i dokładnie tak się stało, czacior. Piękna sprawa. Wrócimy sobie tutaj na lewo. Vera sobie tu biegnie. Zabijemy szybko. O kurde, Karigoda mnie widział. Nie widział? Że wychodzę z Venta? Bez jaj. O dwa, żeby tam nie pobiegli.
Nie widział mnie Karigoda? Co jest grane, czat? Dobra, idę do niego szybko. Szybko, zanim on dronie... Kurczę, nie pobiegam. Karigoda znalazł Werkę. My byliśmy Evron w elektryku. Byliśmy. Ktoś mnie mijał, Frizz mnie mijał. Tak, ja cię mijałem. Frizz mnie mijał w dolnym tym, engine'ie. Tak jest. Gdzie jest pan Jacob? Ja? No. Jestem po prawej stronie w nawigacji, mijałem się na końcu tylko z Łukiem, z nikim innym. Dobra, ale wcześniej na pewno mnie wiedziały z dwie. Ja w tej chwili byłem w adminie, zbiegłem, w kafeterii się minąłem z George'em, a wcześniej jeszcze od was z Patecem. George'o, widziałeś go? Nie minąłem się z Podziem w kafeterii, tylko w O2, ale do admina wbiegł na koniec, to potwierdzam. Czy tam na górze się minę? Dobra, mini Mike. Ja byłem tak, z kafeterii pobiegłem na dół, skręciłem do admina w prawo, tam zrobiłem, pobrałem sobie pliki, później wyłączyłem tlen i później przesunąłem kartę. Czego nam wyłączyłeś tlen? Czego nam wyłączyłeś tlen, właśnie? Karigoda? Karigoda, mam dwa pytania do ciebie. Co robiłeś w lower engine? Lower engine, miałeś tam taskę. Co to było? No, ustawienie na linii prostej. Ustawienie, dobrze, to się w takim razie zgadza. Powiedz mi, gdzie jest ciało, bo to jest bardzo kluczowe. I ciało jest w lower engine. Frizza miałem w lower engine i nie widziałem nikogo ani w elektryku, okay. Znaczy ani w kamerach, ani w reaktorze. To w ale takim razie... Ale ktoś z góry pobiec w prawo, więc też podejrzewam. Czy ktoś może potwierdzić wujasa? Bliżej ciała. Ja nawet znam całą drogę wujasa. Czekajcie. Ja też byłem wujasa. Okej, czyli tak. Po prawej. Jest jeden problem. Jeżeli ktoś potwierdza wujasa, ja mogę potwierdzić tak, Jojo, Bodzia, Karigodę i Mini Majka. Czyli jakby ten środek tabeli nam odpada. Pateca nie mogę potwierdzić, ale Patec będzie do mnie krzyczał, jak go oskarżę, to możemy... Ale wybiegał z tamtej strony... Był po prawej, okej. Okay. No to w takim razie... Patec był na samym koniuszku po prawej, tak? To go nie było po prawej. Po tym, jak... Okej, okej. Nie, bo... Więc trzeba, równie dobrze mógł po prostu szukać, czy ktoś nie został. Słuchajcie, zasłuchajcie mi, że najbardziej podejrzaną osobą jest Frizz. On przychodził z Super Engine. Ja jestem podejrzany, ale to nie byłem ja. Nie wiedziałem nawet, gdzie jest ciało, tak szczerze mówiąc, także... Okay. Nie miejcie go na oku, ale Frizz, nie strzelajcie. Ciało jest tam, gdzie zabiłeś Werkę. To mało. Powinieneś wiedzieć.